Dzień dobry. Witamy się z Państwem w festiwalowym nastroju, bo wystartował festiwal 3 razy Różewicz 2024. Naszego dyrektora porwali festiwalowi goście, ale zaraz tutaj do nas dobiegnie. Przed nami słuchowisko, kartoteka, tym razem w Teatrze Wyobraźni. Reżyseruje Jakub Cuman, który będzie również naszym gościem. W sobotę Miejskim Domem Kultury w Radomsku zawładną studenci. Przyjeżdżają studenci Akademii Teatralnej z Warszawy. Pokażą również kartotekę. To będzie 6 etiud. Po drodze także na czworakach. Tym razem w wykonaniu grupy teatralnej z Rawicza. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na festiwal, bo na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny. Czekamy na Państwa z otwartymi ramionami. Do zobaczenia. Nasz pierwszy tegoroczny gość festiwalu 3 razy Różewicz, Paweł Kaliszczak. Witamy serdecznie. Witam. Paweł, jak ciebie przedstawić? Pasjonat filmów Stanisława Różewicza? Absolutnie. Kinoman, amator, fascynat. Nie tylko Różewicza, ale przede wszystkim. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, które odbyło się do południa na widowni. Uczniowie pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego, ponieważ jesteś też absolwentem drugiego LO. Bardzo miło mi było z tego powodu, że właśnie moi następcy, tak mogę górnolotnie trochę powiedzieć, że przyszli na tą prelekcję. No, jestem związany sentymentalnie z liceum również, jak i z całym Radomskiem, jestem radomszczaninem kilku pokoleń. Widziałem, że młodzież się działa cichutko i wchłaniała twoje informacje. No, czasami no, nawet tak szczegółowe bardzo informacje, anegdoty odnośnie twórczości Stanisława Różewicza. Tak było, pani Jolu? Tak jest. Teraz odzywa się druga absolwentka drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Bardzo serdecznie, ładnie. Serdecznie pozdrawiam, prawda, Pawle? Oczywiście, jak zwykle. Ale wracając do dzisiejszego spotkania, to była niezwykła podróż, filmowa podróż. I tak słuchałam ciebie, bo ty to powiedziałeś w czasie spotkania, ale twój ulubiony film Stanisława Różewicza? No to zdecydowanie Drzwi w murze. I dzielą się fascynaci twórczości Stanisława Różewicza, tak jak powiedziałeś, dzielą się na twój film i mój film, czyli Kobieta w kapeluszu. Dlaczego tak jest? Jeden jest pokazany z punktu widzenia mężczyzny, drugi z punktu widzenia kobiety. Może te dwa światy tak oddziałują, że bohaterowie są tak przekonujący, że właśnie kobiety biorą stronę Kobiety w kapeluszu, a mężczyźni Drzwi w murze. I tak naprawdę ta dzisiejsza nasza rozmowa powinna trwać przynajmniej 2 godziny, aby dokładnie omówić wszystkie filmy i całą twórczość pana Stanisława. Oczywiście jest to niemożliwe, już jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie odnośnie dokumentu, ale powróćmy do fabuły. Film Ryś? Zdecydowanie genialny film, piękny plastycznie, piękny fabularnie, też jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Stanisława Różewicza. No, mógłbym go wymienić pewnie wśród 10 najbardziej ulubionych polskich filmów. On zachwyca urodą, zachwyca grą aktorską, fantastyczni aktorzy. Pieczka Radziwiłłowicz, to już chyba wszystko wystarczy, Paluszkiewicz. I to kino autorskie. Decydowanie kino autorskie, od początku budowane przez reżysera do spółki ze swoimi stałymi współpracownikami. Powiedz, kiedy Stanisław Różewicz pojawił się w twoim życiu? W moim życiu pojawił się chyba bardzo wcześnie, chociaż to było, no tak zakładam, takie pojawienie jak dla moich dzisiejszych słuchaczy, czyli jeszcze nieświadome, to wtedy, kiedy zobaczyłem pierwszy raz film Westerplatte. Mm-hmm. Ten film no, robi jeszcze dzisiaj niesamowite wrażenie mimo upływu lat i wydaje mnie się, że najbardziej go zapamiętałem, chociaż wtedy oczywiście Stanisław Różewicz był li tylko bratem swojego brata Tadeusza. Ale wspólnie zrobili wiele filmów. Tak, tak. Wspólnie napisali bodajże 5 scenariuszy, jeżeli dobrze pamiętam w tym momencie. Ale współpracowali przy wielu na zasadzie doradztwa. Jak sam Stanisław twierdził, że Tadeusz zaufał mu, dając mu niektóre swoje opowiadania, na przykład Opadły liście z drzew, tak to nazwał dokładnie. Film, który został w całości oparty na opowiadaniach Tadeusza Różewicza. Stanisław określił, brat mi zaufał, że dobrze to. Ale ty też dałeś swoją twarz do filmu. To było chwilowe. No była taka chwilowa przygoda. Opowiem, bo to dosyć ciekawa rzecz. Ze Stanisławem Różewiczem spotkałem się gdzieś w okolicach
96 roku na dworcu w Radomsku, kiedy tak naprawdę niewielu z moich rówieśników go mogło w ogóle skojarzyć z twarzy. No, twarz dosyć była enigmatyczna dla wszystkich. Ja go rozpoznałem, usiadłem na chwilę, zaczęliśmy serdecznie rozmawiać, bardzo ciepły, spokojny człowiek. Zobaczył też młodego wtedy jeszcze chłopaka, więc był ciekawy mnie. W tym momencie, kiedy zacząłem mu wymieniać tytuły jego filmów, które oglądałem i właśnie te moje Drzwi w murze, które tak kocham i wymieniłem nazwisko Wandy Neumann, przecież mało znanej bądź co bądź polskiej aktorki, zrobiło na nim to takie wrażenie, że dał mi swoją wizytówkę. Do dziś ją przechowuję jako taką swoistą relikwię i napisał to, co do dzisiaj dla mnie jest bardzo ważne, to znaczy na pamiątkę spotkania dwoje kinomanów na dworcu w Radomsku. Nie użył tu żadnego innego określenia, reżyser filmowy, po prostu dwoje kinomanów, tak sam siebie określił i tak mnie też poznał. Przy okazji powiedział, niech pan do mnie zadzwoni. Kiedyś, ja oczywiście zadzwoniłem, tak zaczęła się nasza znajomość, a później można tak powiedzieć współpraca, bo robiłem taką małą dokumentację do dokumentu o kinemie. Ale również ukierunkował cię w życiu, bo chciałeś być prawnikiem, no, zostałeś prawnikiem, ale po drodze chciałeś rzucić studia prawnicze i zostać filmowcem. Tak, był taki moment, że zacząłem eksperymentować z amatorskim filmem, takim paradokumentalnym. Zrobiłem w sumie 3 filmy. Wszystkie one jakoś przeszły przez festiwale amatorskie. Zostały zauważone. Ja zostałem zauważony w Radomsku do tego stopnia, że już po latach niektórzy kojarzą mnie nadal bardziej z filmem niż z prawem. Ale istotnie, byłem studentem trzeciego roku prawa, kiedy pan Stanisław poradził mi, żebym te studia dokończył, bo z filmu trudno jest już w naszych czasach wyżyć. Spotykamy się w setną rocznicę urodzin Stanisława Różewicza. Oczywiście to było w sierpniu, ale cały rok jakby jest temu poświęcony. Ale twój wykład miał taki podtytuł, że artysta osobny i niedoceniony. Tak chyba jest, a naszym chyba takim testamentem jako Radomszan jest to, aby tą pamięć o nim i jego dorobek przypominać. Tak, myślę, że bardzo dobrym pomysłem było właśnie to, że dzisiaj młodzież mogła wysłuchać i zobaczyć fragmentów jego filmów. Tych fragmentów było na tyle wiele, że można było sobie wyrobić chyba zdanie o całości twórczości i wybrać coś dla siebie. Nie każdy może lubi filmy o wojnie, nie każdy lubi z kolei filmy o miłości, ale każdy może coś wybrać dla siebie. I myślę, że coś zakiełkuje w tej młodzieży. Ważne, żeby w ogóle poznała. Jeżeli pozna, dowie się o istnieniu takiej postaci jak Stanisław Różewicz, myślę, że z czasem wróci do niej. Teraz kino wygląda zupełnie inaczej. To akcja, tyle się dzieje na tym ekranie, a to takie spokojne, autorskie kino. Ja tylko dodam, że film Westerplatte pana Stanisława Różewicza był najczęściej wypożyczanym i najczęściej udostępnianym przez 10 lat filmem w kinie za rogiem. Takie malutkie kino, które no już teraz możemy powiedzieć istniało w Radomsku. To też o czym świadczy. Tak, oczywiście. No, Różewicz ma jeden problem z publicznością. Ta publiczność albo go kocha, albo go nie zauważa. Nie zauważa go dlatego, tak jak sam mówił, że filmy jego są dla wybranych. Tych, którzy lubią spokój, stonowanie. Powtórzył mi kiedyś coś takiego, nie zagłuszaj nigdy filmu muzyką. Mimo, że współpracował z fantastycznymi muzykami jak Kilar, Bert, Walaciński, to jednak unikał natłoku muzyki, bo on lubił ciszę. I mówił zawsze, że ciszą można wyrazić więcej, poprzez to nawet, że po ciszy następuje jakiś fakt. I ten fakt wtedy jest jeszcze bardziej zauważalny, niż gdyby był przytłumiony muzyką. I takim na co dzień był cichym, spokojnym człowiekiem. A ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Pawle, na czym ostatnio byłeś w kinie? W tym momencie powiem szczerze, że zaprzestałem chodzenia do kina, ponieważ nie chodzę do multiplexów. Nie chodzę do multiplexów z założenia, bo denerwują mnie szeleszczące papierki. Otwierane puszki, koli. Popcorn, kukurydza i takie rzeczy. No tego u nas rzeczy. Nie ma, to nie pasja. Tak, natomiast powiem tak. Czekam, aż będę miał okazję pójść do kina Kinema, dawnego kina Metalowiec, które mam nadzieję
niedługim czasie wróci do swojej świetności, będzie znowu pokazywać fantastyczne filmy i przynajmniej będą to filmy artystyczne, filmy autorskie, takie, których nie można dzisiaj obejrzeć w multiplexie. W tym miejscu Jola szeroko się uśmiecha. Tak, tak. Ponieważ w setną rocznicę urodzin mistrza Stanisława. Dowiedzieliśmy się, tak, w setną rocznicę urodzin pana Stanisława, dowiedzieliśmy się, że kinema wreszcie będzie remontowana, będzie tam kino. To co, drodzy panowie, jesteśmy umówieni w kinemie. Jesteśmy umówieni w kinemie i na kolejne spotkanie o dokumentach, o filmach dokumentalnych mistrza Stanisława Różewicza w kolejnych odsłonach festiwalu 3 razy Różewicz. A naszym gościem był Paweł Kaliszczak. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Festiwal 3 razy Różewicz, ale Kinopasja nie zasypia, a tam na ekranie historia, uwaga, uwaga, Jerzego Kuleja. Jerzego Kuleja, ale również jego żony Heleny, bo to najbardziej barwne małżeństwo Polski lat 60. On, legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i 8-krotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył 2 złote olimpijskie medale. O czym opowiada oczywiście Marta Renik. A co dla dzieci? A dla dzieci orangutanka Ozi, która wiedzie błogie życie i mieszka ze swoją rodziną na czubku palmy w deszczowym lesie. Niestety jej rodzinne szczęście i spokój zostaje zburzone, kiedy zła korporacja, producent oleju zaczyna wycinkę dżungli. Co się będzie działo? Szereg przygód. Zapraszamy najmłodszych tradycyjnie w niedzielę o 10:30 na niedzielny poranek filmowy, któremu towarzyszyć będą rodzinne warsztaty plastyczne. A kto tym razem prowadzi warsztaty? Tym razem warsztaty poprowadzi Karolina Mysłek-Studniarz. No dobrze, to czym się żegnamy? Myślę, że pożegnamy się Kulej 2 strony medalu premierowo na naszym ekranie od piątku 11 października. A my z Państwem słyszymy się za tydzień w programie Kultura ma głos. A oto i ona, najszczęśliwsza Polka w kraju. Jakie to uczucie, być żoną mistrza olimpijskiego? Skąd ja mam wiedzieć, nawet nie wiem, gdzie on się podział, wie pan. Ale ja się stęskniłem za tym łóżeczkiem. A za czymś jeszcze tęskniłeś? Tęskniłem. Ja bym chciała tak wyjść do ludzi, coś dla siebie zrobić. Panie, dokumentach brakuje matury. Jak taty nie było, to mamę odwiedzał jakiś pan? Życie jest takim amantem, to chyba musi być życie jak w kinie. Cieszę się, że spełnię swoje marzenia. Ty myślisz, że jak masz złoto olimpijskie, to możesz ze mnie robić jelenia? A może powie pan, dlaczego tak naprawdę pan tu przyszedł? Drodzy państwo, zapraszam na scenę Helena Kulej!